Tak jak wiem, powiedział, nazywam się Łukasz Adamczyk, jestem systemie inżynierem w firmie Apple System. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam najpopularniejsze rozwiązanie do backupu MongoDB. Oczywiście na temat backupów już wiele było prezentacji, więc nie będę Was przekonywać do słuszności robienia backupów, ponieważ jak mówi stare przysłowie, złota myśl, są dwa rodzaje ludzi, którzy albo stracili dane i robią backupy, albo stracą i będą robić backupy. Także to nie będę tutaj Was przekonywać do tego, czy powinniście robić. Na pewno chciałbym pokazać, jak powinno wyglądać powinny wyglądać same backupy i dostawanie środowiska disaster recovery. Życzyłbym Wam, żeby w każdej firmie tak wyglądało i żeby ten obrazek był prawdziwy w każdej firmie. Niestety tak nie jest. Najczęściej wygląda to niestety tak. Przypominam, że nie będę Was przekonywać, ale jednak myślę, że warto by było się zastanowić nad tym, czy nie byłoby dobrze backupować tych danych. Zacznę od najprostszego, najbardziej podstawowego rozwiązania, czyli MongoDump i MongoRestore. Tak naprawdę domyślne narzędzie do robienia dumpów i restorów. Najbardziej popularne, też w sumie mające najwięcej możliwości, ponieważ można je łączyć z innymi rozwiązaniami, o których będę wspominać w późniejszej części, w kolejnych podpunktach. Bardzo dobrze zaprojektowana struktura samego dumpu. Bardzo przejrzyście, ponieważ podczas dumpu mamy domyślnie rozbite odpowiednią strukturę katalogów, która odpowiada bazą, które mamy w danej instancji. Następnie mamy rozbite per kolekcja pliki z danymi w danej kolekcji, więc łatwo jest przywrócić tylko częściowy backup. Dzięki temu nie mamy ogromnego pliku z ogromną bazą danych. Tak jak już wspomniałem wcześniej, dane są zrzucane do Bessona i tam pojedyncze pliki do JSONa, same dane są w Bessonie. Niestety to rozwiązanie jest bardzo czasochłonne. Przez to, że faktycznie te dane są zrzucane, ten MongoDump musi przejść po całej bazie danych, musi je zapisać, musi je wyeksportować, więc to chwilę trwa. Nie jest to najlepsze rozwiązanie do backupów, jako jedyne rozwiązanie. Tak jak mówiłem, bardzo, bardzo dobrze łączy się z kolejnymi technikami, o których będę wspominać. Natomiast jeżeli chodzi o przydatne opcje do samego MongoDumpa, to na pewno warto wspomnieć o tym, że może pracować w dwóch trybach. Jeden to przy włączonej instancji bazy MongoDB, a drugi bez włączonej instancji bazy MongoDB. Możemy faktycznie dobrać się do plików bazy danych i samym MongoDumpem zrobić dump bez działającej bazy. Jeżeli się zdecydujemy na taką opcję, determinuje to przełącznik GitPath. Sugeruję, żeby dorzucić też od razu journal, co powoduje, że sama aplikacja MongoDump tworzy na potrzeby tego dumpa swój żurnalik. Więc gdyby coś poszło nie tak w trakcie tego dumpu, no mamy to zabezpieczenie tego żurnalniku. Kolejną przydatną opcją i do MongoDumpa, i do MongoRestore odpowiednio jest Oplog i Oplog Reply. Pozwala stworzyć pewnego rodzaju point in time backup, ponieważ
jak zaczynamy robić dump z bazy danych, która jest normalnie używana, wiadomo, że te dane się zmieniają, dochodzą nowe rekordy, są usuwane, no, normalne operacje dzieją się na bazie danych, a w tym czasie trwa nasz dump, tak? Więc pod koniec, kiedy zakończy się ten dump, nasz backup jest tak naprawdę niekonsystentny. Więc jeżeli dodamy ten przełącznik oblock, nasz dump będzie zawierał również listę operacji, taką charakterystyczną dla przy replikacji, taki oblock z operacjami, które zostały wykonane od początku tworzenia backupu, dzięki czemu będziemy mogli zrobić restore'a, który nałoży też na ten backup, który dostarczyliśmy, te operacje, które były wykonane w trakcie naszego dumpu. Dużo lepszym rozwiązaniem, moim zdaniem, szczególnie dla dużych instalacji, są snapshoty. Po pierwsze dlatego, że są bardzo szybkie. Praktycznie to jest kwestia milisekund, w zależności od implementacji oczywiście danego vendora czy danym rozwiązaniu open source'owym, ale są to rzędy na pewno poniżej sekundy. Więc jest to dużo szybciej niż zwykły MongoDump. Żeby mieć pewność, że dane, które backupujemy za pomocą snapshotów, musimy używać journalingu w samej bazie danych MongoDB, żeby mieć pewność, że jeżeli uchwyciliśmy wolumen, na którym jest przechowywana baza danych w trakcie zapisu, to instancja po ponownym uruchomieniu na tych danych będzie w stanie przywrócić do działania i nie stracić żadnych danych, a nasze dane będą poprawne. Tak jak mówiłem, to nie jest najlepsze rozwiązanie do backupów, ponieważ najczęściej snapshoty są przechowywane na tym samym fizycznym urządzeniu, na którym jest przechowywany też oryginał naszej bazy danych, więc ułatwia nam to zrobienie bardzo szybkiej kopii, ale gdyby coś się stało z macierzą czy z urządzeniem, na którym założyliśmy, nie wiem, wolumen RVM-owy, no to tracimy obydwie kopie, tak? Więc na pewno nie jest to idealne rozwiązanie. No i wymaga dodatkowych czynności, które musimy zrobić. To nie jest tylko warstwa bazy Mongo, tak? Musimy dokonfigurować cały system, musimy mieć odpowiednią macierz, musimy odpowiednio skonfigurować sobie usługę snapshotu, musimy o to zadbać. Tych kroków jest więcej niż przy zwykłym MongoDumpie, ale też są dużo ciekawsze i dają dużo większą możliwość. A propos samych przykładów snapshotów, praktycznie każdy vendor macierzy dyskowych ma w swojej ofercie taką możliwość snapshotów. Dodatkowo, jeżeli nie mamy w danym projekcie na przykład pieniędzy na drogą macierz dyskową, możemy skorzystać z najzwyklejszych wolumenów RVM, które od wersji drugiej potrafią już robić snapshoty do odczytu i do zapisu. Także jest praktycznie pełna funkcjonalność tego, co oferują nam dostawcy macierzy dyskowych. Możemy też użyć snapshotów, które są wbudowane w file system ZFS. Na Linuxie on nie jest tak popularny, więc pewnie nie będzie zbyt wiele osób z niego korzystać, ale coraz popularniejszy staje się system ButterFS, który ze swoimi subvolume snapshotami też może nam pomóc w takim udostępnianiu bardzo szybkiej migawki danych naszej bazy. Kolejnym
kolejnym podejściem do backupowania bazy Mongo jest użycie replikacji. Możemy po prostu naszego zwykłego secondary membera, naszego replika setu, na chwilę odpiąć, zablokować mu możliwość zapisu na dysk. Wtedy mamy pewność, że ta baza jest konsystentna, ponieważ żadne operacje zapisu nie są wykonywane na tej replice, a nasza produkcyjna baza na tym nie cierpi, ponieważ cały ruch przyjmują inne secondaries albo i primary. Robimy dumpa, najzwyklejszego dumpa. Zdejmujemy loka i ta baza nadgoni tą replikację. Możemy korzystać normalnie z tego noda. Kolejnym rozwiązaniem jest hidden member, który jest tylko do celów backupu. Wiadomo, różne dane przechowujemy w bazach danych. Dla niektórych backupy robimy co 12 godzin, to już jest ok rozwiązanie. Dla niektórych backupy robimy co 15 minut, to nie jest wystarczające, czujemy niedosyt. Tak więc możemy mieć jednego membera w replika secie tylko na potrzeby backupu. I specyficznym rozwiązaniem do backupu jest delayed member. Możemy określić, jak bardzo w tyle ma być dany member danego replika setu, na przykład godzinę za głównymi nodami. To nam pozwala uniknąć błędów ludzkich, że albo wyedytujemy zbyt dużą ilość dokumentów, nie wiem, ktoś usunie przez przypadek kolekcję. Mamy pewność, że jeżeli bardzo szybko chcemy się dostać do danych, żeby była jak najmniejsza przerwa, możemy mieć takiego delay membera, który jest powiedzmy godzinę w tył, w ciągu tej godziny zauważymy, że coś jest nie tak. Zarchiwizujemy sobie primary, tego zrobimy faktyczne primary, nasza usługa w większości działa, większość danych jest faktycznie w tej bazie, a resztę sobie spróbujemy dorzucić do obecnego primary. Tutaj jest przykład takiego rozwiązania backupu za pomocą właśnie tego secondary membera, replika setu. Na nodzie, który jest w stanie secondary, możemy zrobić absent locka, dzięki czemu blokujemy operację zapisu na danym nodzie. Możemy sobie wyjść z Mongo Shell'a i zrobić Mongo Dump, cokolwiek. A następnie unlockować daną instancję. Ona nadrobi, zakładając, że ta przerwa nie była jakaś strasznie duża i oprócz nam się nie skończył, ale raczej nie powinno być z tym problem. I możemy dalej kontynuować replikację na danym nodzie bez wpływu na główną bazę danych. Kolejnym rozwiązaniem jest MongoDB Management Service, jej taka podusługa backupowa. Główne zastosowanie tego MMS-a to jest monitoring. Jest też opcja backupu. Jest to pewnego rodzaju inkrementalny backup, który może być albo w cloudzie Tengena. To jest usługa świadczona przez twórców Mongo. Albo może być instalowana w ramach naszej infrastruktury, to jest nowość, dzięki czemu nie musimy pchać dla nas istotnych danych do chmury, tylko możemy wiedzieć, gdzie jest to faktycznie zainstalowane, korzystać z tej samej funkcjonalności, którą daje nam wersja cloudowa. Jest to płatna opcja.
Minusem tego rozwiązania jest to, że możemy skorzystać z tylko bardzo ze sztywno zdefiniowanych ze sztywno zdefiniowanego interwału snapshotów, to jest 6 godzin i z bardzo sztywno ustalonej takiej polityki retencji danych. Nie możemy na to wpływać, to nie jest konfigurowalne, jest bardzo jasno określone, że backup możemy przechowywać najdłużej rok, 6-godzinne snapshoty tylko przez 2 dni. Jest to całkiem sensownie zrobione, ale jednak nie ma takiej możliwości konfigurowania tego parametru. Wymaga dodatkowego agenta, oprócz tego do monitoringu. Instalacja jest dosyć łatwa, nie powinna przysporzyć nikomu żadnych problemów. Dużym plusem tego rozwiązania, tego cloud-based, jest, że mamy 3 kopie każdego backupu w przynajmniej 2 geolokalizacjach. To jest całkiem niezła opcja. Minusem jest to, że to jest zamknięte oprogramowanie, nie wiemy dokładnie, co tam się dzieje. Ostatnim rozwiązaniem, o którym chciałbym wspomnieć, jest Tyra. Niestety cały czas jest w fazie beta. Daje nam możliwość inkrementalnego backupu za pomocą oploga. Możemy albo wpiąć do istniejącego źródła kasetu, albo stworzyć pojedynczy node, który będzie jedynym członkiem danego replikasetu, ale ważne, żeby odkładał ten oplog potrzebny do replikacji. I dzięki uruchomieniu tej funkcjonalności możemy odkładać inkrementalnie dane w inne miejsca. Myślę, że dużym problemem jest to, że jest niezbyt popularny i nie jest zbyt dobrze udokumentowany. Generalnie to może utrudniać korzystanie z niego. Potencjalne problemy z nim nie sądzę, żeby wiele osób wypowiadało się na, nie wiem, server faultach i tym podobnych stronach. Także raczej będziemy musieli się kontaktować z vendorem, z twórcą tego oprogramowania. Plusem jest to, że jest open source, więc jeżeli coś jest nie tak, to możemy to naprawić, jeżeli czujemy się na siłach. W takim razie dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.